sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz generała Tadeusza Bora Komorowskiego raport powstanie warszawskie. Mieszkańcy Warszawy chwycili za broń i stoczyli heroiczną i samotną walkę z niemieckim okupantem, której naczelnym celem było wyzwolenie stolicy. Powstanie warszawskie było jednym z największych zrywów niepodległościowych w okupowanej przez Niemców Europie. Powstańcy walczyli zażarcie do końca. Dziś, minutą ciszy, składamy hołd i podziękowanie tym, którzy ryzykowali i oddali życie za ojczyznę i za pragnienie wolności. Cześć i chwała bohaterom!